Witam Cię bardzo serdecznie, Mario Bucardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj porozmawiamy o symbolice, która skrywa się w drugim rozdziale drugiej księgi mojej pierwszej trylogii, czyli W zielonych oczach wiedźmy, i rozdział nosi tytuł Biel jak niewinność. Na co chciałam zwrócić Twoją szczególną uwagę, nazywając ten rozdział właśnie w ten sposób. Biel kojarzy się z czystością i niewinnością, ale również krystalicznością. A rozdział i księga mają w sobie dwójka. Te osoby z Was, które biorą udział w ceremoniach, dokładnie wiedzą, że dwójka symbolizuje w wielkich arkanach wtajemniczenia arcykapłankę, czyli tą utkaną ze światła, która ma już za sobą długą drogę, ale przede wszystkim mówi nam o wolności i niezależności arcykapłanki, no i przede wszystkim o tej czystości. Ta czystość myśli, słów i działań, która jest kluczem do połączenia z energią wyższą. Jeżeli weźmiemy, że jest to księga druga i rozdział drugi, daje nam to razem 4, czyli cesarza. A cesarz to mądry władca, autorytet, sprawiedliwość. Popatrz, mamy więc w tym rozdziale z jednej strony tą czystość naszej głównej bohaterki, Mariam, symbolizującą również dziewictwo, a z drugiej strony mamy ten autorytet cesarza, czyli władcy Sarons, Artura de Leys. Idziemy dalej. W rozdziale mamy to spotkanie władcy Sarons z Mariam i takie jej przesłuchanie. Potem jest przerwa, a następnie widzimy Mariam w jego sypialni, już w tej białej sukni, symbolizującej właśnie tą niewinność. Ale co się dzieje po drodze i na co warto zwrócić uwagę? Jeżeli pominiemy całkowicie numerologię, to jako pierwsze rzuca nam się w oczy, że mówię o dzwonach kościelnych, które gdzieś tam biją, gdzieś tam dzwonią. I normalnie, zwróć uwagę, Mariam jest wychowana w klasztorze i dla niej dzwony kojarzą się z czymś pięknym i pozytywnym. W tej sytuacji jednak budzą niepokój. Co i jak, czyli władza kościoła, niebezpieczeństwo. Te dzwony są również ostrzeżeniem, że coś się wydarzy. Potem, no oczywiście mamy to spotkanie i tutaj jest mnóstwo symboli, o których już mówiłam, jak na przykład kominek, ogień, płaszcz, który książę zdejmuje, czyli ten płaszcz, który jest symbolem ochrony, ale również władzy, autorytetu. Wiele symboli, które mówią o bogactwie i luksusie. No ale co się dzieje dalej? Jakie są tutaj inne ważne przesłania? Zwróć uwagę, książę ma złoty pierścień z szafirem. Szafir to z jednej strony komunikacja, ten kolor głębokiego oceanu, ale również głębia emocji. Mądrość, taka mądrość duchowa. I czyż władca Sarons nie ma tej mądrości? Oczywiście, że ma tą mądrość. I widzimy to dopiero w trylogii numer 2, gdzie spotyka się z kapłanką Świętego Lasu, czyli Eleną. Idziemy dalej. Ten złoty kolor to symbol luksusu i bogactwa, ale również świadomości. Autorytetu, no i tego wszystkiego, co z tym związane. Książę bierze kielich. Kielich jest symbolem na przykład w wielkich arkanach wtajemniczenia Tarota i w małych arkanach wtajemniczenia Tarota. Mamy kielichy jako symbol wody, czyli emocji. Podkreślenie tego. Idziemy dalej. Mamy tutaj taką wykrzywioną w okropnym uśmiechu twarz proboszcza. Zwróć uwagę, kościół był dla Mariam schronieniem, jako przyszła mniszka, widziała w tym opiekę, a tutaj nagle widzimy ten kościół, tego proboszcza, jednego z tych przedstawicieli kościoła, jako takiego hipokrytę, jako taki fałsz i niebezpieczeństwo. Jaki kolejny symbol się tutaj pojawia?